Ty przyjdź z radością i napełni nas miłością. Daj nam mocy swoje tchnienie, uczyń nasze prze. Zdarza się, że ktoś czyni pokutę przed bratem, na przykład z powodu jakiejś kłótni albo wzburzenia, które zaszło między nimi, ale nawet po tej pokucie ma do niego żal i chowa urazę. Taki nie powinien tego lekceważyć, ale zwalczyć ją najszybciej. Bo to jest mściwość i trzeba wielkiej czujności, trzeba pokuty, trzeba walki. Żeby w tym nie trwać i nie popaść w niebezpieczeństwo. Bo kiedy uczynił pokutę z powodu przykazania ją zrobił, i chociaż gniew na razie przytłumił, z uczuciem urazy jeszcze nie walczył, dlatego nadal trwa w żalu do brata, Doroteusz z gazy. Trzeba pamiętać, że ludzki gniew nie ma nic wspólnego. Z gniewem Bożym. Kiedy chcemy teraz się zatrzymać nad gniewem ludzkim, dobrze jest wyjść od gniewu Bożego. Cóż oznacza ten gniew Boży? Można powiedzieć, że jest to tak naprawdę ogromna miłość Pana Boga, w walce o człowieka. Pan Bóg zapłonął ogromną miłością, tą zazdrosną miłością, żeby zdobyć człowieka dla siebie. I dlatego Ojciec posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, który bierze całe zło tego świata, krzyżuje, umiera z miłości i dla nas z staje. Gniew Boży, można powiedzieć, że jest to owoc miłości do człowieka. I to jest ten pozytywny gniew przeciwko złu, które chce zniszczyć, zeprawować człowieka. I dlatego gniew Boży ma nam się udzielać, czyli ma nas niejako przyprowadzać na te dobre drogi, gdzie chcemy rzeczywiście spojrzeć Bogu twarzą w twarz i chcemy doświadczyć Jego miłości miłosiernej, przebaczającej, żebyśmy i my potrafili taką miłością płonąć do innych i potrafili przebaczać, a nie trwać w gniewie. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu, mówi nam Słowo Boże, list do Efezjan, Święty Paweł. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Ciekawe sformułowanie, czyli jak się gniewać. Gniewać się tylko na chwilę. To, co jest w emocjach, co wychodzi z człowieka. Ale nie... Chcieć, żeby ten gniew strawił serca człowieka, żeby to była trucizna, która wsączy się w nasze życie duchowe, i sprawi, że będziemy negatywnie nastawieni do ludzi, do danego człowieka, będziemy potem mieć jakąś nienawiść, złość i też brak przebaczenia. Dlatego mówi święty Paweł, że niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Czyli kiedy kończymy dzień. To mimo kończyć go bez gniewu. Zawsze w pozytywnym nastawieniu do człowieka. Człowiek gniewny, porywczy, chce, aby we wszystkim spełniała się jego wola. A jeśli się tak nie dzieje, wybucha i niszczy wszystko, co mu się wykrada. Postrzega się go również jako oskarżyciela, szczekając i warcząc. Zarzuca drugiemu człowiekowi, że nie jest taki, jaki być powinien według jego parametrów. Nie potrafi nawet w najmniejszym stopniu znieść tego, że drugi człowiek może być inny. Nie toleruje także, że coś może być inne od tego, jakie Jego zdaniem powinno być, dlatego zwraca całą swoją agresję przeciwko innym ludziom, w sposób fizyczny lub choćby słowny. Lecz Jezus. Nie pozostawia drogi wyjścia. Nienawiść, pogarda wobec braci, które pochodzą z serca i wyrażane są chociażby słowami, zabijają drugiego człowieka. Gniew, czyli można powiedzieć zabójstwo. Zabijam, mogę zabić nawet słowem. Dlatego Jezus przychodzi z zbawiennym uzdrowieniem dla naszych spojrzeń, dla naszych myśli. Dla nastawienia naszego serca, żebyśmy nie wchodzili w jakąś nienawiść, brak przebaczenia, tylko żebyśmy zawsze chcieli przebaczać sobie nawzajem, tak jak Bóg nam przebaczył w Jezusie Chrystusie. I dlatego ta miłość krzyża jest miłością przebaczającą. Bóg wychodzi nam naprzeciw, żebyśmy potrafili siebie przyjmować takimi, jakimi jesteśmy, żebyśmy przebaczali sobie. Dlatego, jeżeli mam problem z przebaczeniem, to też. Warto powiedzieć na modlitwie, tak stanąć w całej prawdzie o sobie i powiedzieć, że ja nie potrafię przebaczyć. To ty, Jezu, przebaczaj przez moje serce tej osobie. Niech Twoje przebaczenie staje się moim przebaczeniem. Ja chcę przebaczyć, ale nie potrafię. Czyli takie stawanie w prawdzie. Chcemy wyrzekać się tego gniewu, tego kwasu. Złości, przewrotności. Bo tak naprawdę człowiek gniewliwy przypomina oprawcę, Jego słowa, czyny, zdarzenia wymknęły mu się spod kontroli i w pewnym sensie zdradziły go. A teraz domaga się jakiegoś zadośćuczynienia, i człowiek dlatego wpada w takie stany, właśnie, które są, no tak naprawdę, postawą serca. Człowiek jest nasączony tym gniewem wobec innych ludzi, bo nie daje rady ze swoim życiem. Coś mi się wymknęło spod kontroli i wzniecia, wznieca się ta złość, przeinacza się też w jakąś gwałtowną siłę, za pomocą której człowiek rozgniewany chce przywrócić własną, rzekomą sprawiedliwość oraz kontrolę nad rzeczywistością, bo to mi się wymknęło spod kontroli. To ma być jakaś sprawiedliwość. Najmniejsze jakieś zdarzenie może się przekształcać w pretekst dodania upustu swojej złości. I dlatego Pan Bóg chce nas od tego uwalniać. Od takiego gniewu, od takiej złości, przywrotności, od tego kwasu. Dlatego prośmy Jezusa Chrystusa, aby Jego krew najświętsza spadała na nasze serca, które potrafią się gniewać. Potrafią się złościć, żeby nie trwać w tym stanie, w tej postawie. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, Ty, który umierasz z miłości, Ty, który przychodzisz do nas w tej miłości zazdrosnej o nas i walczysz o nas, chcesz nas zdobyć dla siebie. Niech ten Twój gniew Boży płonie nad naszym życiem, by nas zdobywał dla siebie. Niech ten gniew, czyli źródło Twojej miłości, ta gorliwość miłości Twojej sprawia, że będziemy uwalniani od demonów gniewu i złości, od tego kwasu przewrotności, od tego kwasu, który ma się wylewać na inne życie i zatruwać je. Wylewaj swoją najświętszą krew na te wszystkie miejsca, które są nieuleczone. Gdzie jest brak przebaczenia wobec naszych bliskich, wobec naszych nieprzyjaciół, aby Twoje przebaczenie płynące z krzyża dotykało nas najpierw, a potem przechodziło przez nasze serca do tych ludzi i stawało się naszym przebaczeniem, abyśmy mogli spokojnie odejść z tego świata, pojednani z Tobą i ze wszystkimi wokół. Niech nigdy nie zachodzi nad nami to Słońce. Kiedy nie potrafimy przebaczać, kiedy trwamy w złości, żebyśmy nie zasypiali właśnie w takiej złości, w gniewie i w braku przebaczenia. Tobie wszelka cześć i chwała teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.